i coś, czego nie jadłem już z 25 lat. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. To są śledziki, to już robiłem w poprzednim filmie. A tu babcią pytali, co masz? Babciu? Co? A co masz na patelni? Śledzie. A gdzie masz lądrę? Tu. Dalej. Tu? Tutaj. Aha, to ja czekam przez drugiej strony. Bo dużo spadnie. Mamo, przestań histeryzować. Ja cię bardzo proszę, uspokój się. Przed kiedykolwiek w życiu coś przewróciłem? Nie. Zawsze uważam. Przepraszam, kochani, ale już się przegina, co niektórzy przeginają. Przecież histeria. No, ale to jest wynik. To zacznij sprzątać w tym domu, bałaganiaro. Kłamie oczywiście, spokojnie, po prostu tu trzeba. Także to jest flonderka. Przepraszam was, kochani, za drobną niedogodność umysłową, ale po prostu historyków trzeba, żeby kłamcić. Babcia to już nie ma siły po prostu i już babcia po prostu na wszystko ma no flow. No. Ale fajna muzyka, także tu jest flądra. Zaraz ją spróbuję. Generalnie. No, generał to generał. O. Ale z babcią mogę spróbować, czy jeszcze nie? Może. Zaraz tu kawałeczek. Dzięki, super. O, jeszcze kawkę mam. O. Boże, z pół do szóstej piję kawkę resztkę. Może mi skończmy te kawie, co? Bo mamusiu, dasz mi ten soczek, co kupiłem na dworcu? Kimbarka? Dam. Proszę bardzo. Chleczkę jej nie dali. Mamo, czy mógł się rozerwać? Babciu, zostaw ją w spokoju, bo nie to nas ten burczała. Dopiero co ją uspokoiłem. Uspokój ten. Na tym barku było napisane na dobre i na złe. Generalnie ja kiedyś. To jest flądra? To ze śledzie. O to. Mamo, co to jest? Flądra. Nie wiem. Babcz, to flądra? To? Tak. O, mam. Ja zobaczymy. Ja wiem, że ja flądry nigdy nie lubiłem, wiecie? Więc ja mogę nie być obiektywny, ale zobaczę. Nawet flonderki były. Jakie? Nieduże. Flondra jest specyficzna. Dla osób niewidomych powiem, że flondra, dobrze babcia mówię, ona ma oczy, nie? Na jednym boku, tak? Tak. Jakby na boku miała oczy. Mhm. Na dwóch bokach ma. Na górze tylko. No na górze, a tak wyglądało dla mnie jako dziecka, jakby na jednym boku. Nie. No tak ma, ale inaczej ma niż inne ryby. Mamy kuchnię i chlebek. Nie? Ona pływa na płasko. Na płasko pływa, tak. Na oczy u góry. Tak? No jakby... Na dwóch ma jednak? Tak. Czym jako dziecko ja widziałem, jak będę na jednym boku, nie na jednej stronie? Flądra pływa na płasko, tak. Białym do dołu, skrypą do góry, tak? A, dziękuję. Oczki na u góry. A, widzicie? Przepraszam jednak. O. Mama, ja ci chyba ukroić. Wiecie co? Flądra? On jest takie smaku... ja babcię nie kupował osobiście, wiesz? Taka... Taka delikatna, poczekaj, taka... ryba jest inna teraz. Mamusiu, Ameryki nie odkryłaś? Nie blokują ryby teraz. Daj mi dopowiedzieć. Jest taka w smaku. Co? Babciu, sam raz. Tak, babuni, sam raz jest. To jest taka delikatna, taka... Ale tutaj mam rybki słodkie.
za wszystko, każda mięso. Taka babciu chmurkowata jest, wiesz, taka bardzo ma delikatne mięso, muszę powiedzieć. Słuchaj, ale zawsze mama robiła ciągle śniadanie, a tu masz ikrę. Wow! Czekaj? Ma, tu się robiła śmietanie. Babciu, flon, robiłaś jakieś śmietanie? Tak. A ty? Nie, no. Daj mamusiu mi... Czego? Daj mamusiu mi ściereczkę. Ja mówiłam, że ja dam. Chleba nie odkroję, bo nie dam rady. Nie, nie chcę. Proszę bardzo. Mówiłam, że ja położyłam chleb, ale ja nie odkroję. Proszę. Wiecie co? Ciekawa. Ciekawa w smaku jest, muszę powiedzieć, że nie, jestem w szoku. Ja się, widzicie, jak to przeszło, spowodowało, że gdzieś tam kiedyś w Krynicy Morskiej ta ryba mi smakowała z jakichś względów i już byłem nastawiony tak sceptyczny do tej ryby. A tym razem, co babciu zrobić? Coś bym przeszło? Ikrę? Proszę? Ikrę babciu mi dasz? Tak. Poproszę. I chlebek dała. A gdzie jest ikra? Czy chlebku? To? O, ikra, kochani, ikra. Ze śledzika. Zaraz zobaczymy. Ze śledzia. Okej. Okay. I nie, powiem wam, że dobra jest ta ryba. Lepsza niż dorsz. Tak. To też nie do dorszej. No. Uwaga. Próbuję ikra. Barbarzyństwo. Jak można? Cegoj. Nie jesz ikrę. Dobre. Mlecz? Mlecz, tak. Nie tak, to co ryba wydaje tak, żeby był młode. No, tak. Czyli... Ja mlecz z ikrą. Czyli jakby nie patrząc, no jej jajniki i plemniki. No co, się krzywo patrzyła? Mówmy sobie prawdę w oczy. Nasienie rybie. No. Dobre. I ryba. Dobra. Coś innego, nie? Dobra jest. W poprzednim filmie mówiłem, że ten filmik trzeba raz wycieczkę na ślepo. To będzie pętla. Park lotnicza i dworzec PKP. Autobusowa. Bo ja pojechałem autobusem 19. Wsiadłem sobie. A gdzie jest 19? Jakie ona kółka kręci w ogóle. Wsiadłem na Hetmańskiej. Tak patrzę, jak się podjeżdża, wreszcie do niego weszł. No widziałem się, że 19 w kierunku dworca. No i zacząłem filmować od tamtej pory. Nie widziałem, że 19 jeździ. Pozmieniali numery telefonu. Wszystko pozmieniało się. Autobusów, wszystko. Godziny. Babciu, masz jeszcze ikry, czy nie masz? Czego? Ikry masz, babciu, jeszcze? Tak, tak. Daj mi tego nasienia, on jest dobre. Ala córka. No, dobre jest. Pyszne. Dziękuję, dziękuję, babciu, dziękuję, jesteś kochana. Dziękuję ci bardzo. Cześć, Alusiu, cześć. Bardzo dobra ryba. Dziękujemy. Smażę rybkę. A ikra... Bardzo, bardzo dobra. No, pyszne. Także ja jeszcze sobie... Flądra i ikra ze śledzia. Po prostu rewelka, kochani. Ja was pozdrawiam i miłego dnia. Pa, kochani, pa. Ekran zatrzymaj nagrywanie. Przycisk aparat. Kliknij, by uaktywnić.